Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Was, wszystkie drogie dzieci, drodzy rodzice. Kolejny nasz odcinek Ewangelii w obrazkach. Dzisiaj przeżywamy niedzielę biblijną. Z tą niedzielą, samą nazwą, był związany ostatni konkurs, którego pytanie brzmiało: jaką niedzielę będziemy obchodzili po niedzieli Miłosierdzia Bożego? I odpowiedź, oczywiście jest to niedziela biblijna i zaczynamy cały tydzień biblijny, gdzie chcemy w sposób szczególny wsłuchiwać się w Boże Słowo. Konkurs wygrała, moi drodzy, Zuzanna Kalkowska. Gratulujemy, nagrodę będzie można odebrać lub w swojej parafii, lub też właśnie poczekać na listonosza. Odezwiemy się przez maila. Moi drodzy, niedziela biblijna i cały tydzień biblijny. Czy tylko dzisiaj i w tym tygodniu mamy słuchać Bożego Słowa? Oczywiście, że nie. Ale ten tydzień biblijny ma nam przypomnieć o tym, że Pan Jezus kieruje do nas szczególnie w Ewangelii piękne słowo. Słowo, które ma pokrzepić, słowo, które ma nas prowadzić, słowo, które staje się drogowskazem w naszym życiu. Przecież dobrze wiemy, drogie dzieci, kiedy rodzice prowadzą samochód, że gdyby nie było znaków drogowych, bardzo szybko można by było ulec wypadkowi. Potrzebujemy na drogach, na ulicach, na autostradach znaków drogowych, które będą nam pokazywały, jak bezpiecznie dojechać do celu. Tymi drogowskazami, które Pan Bóg nam daje na drogę naszego życia, jest przede wszystkim Boże Słowo, które ma nas umacniać, pokrzepiać i wskazywać drogę. Drogę do Boga, drogę do świętości życia. I moi drodzy, przeczytamy sobie dzisiaj Ewangelię, która przypada właśnie na niedzielę biblijną, kiedy Pan Jezus wchodzi do apostołów, którzy są zmieszani, wchodzi i mówi: pokój Wam. Myślę, że każdy z nas dzisiaj tego pokoju potrzebuje. I co jeszcze Pan Jezus mówi do nich? Posłuchajcie. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój Wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, Słowo Boże, którym mam żyć, którym mam się kierować w życiu. Wiele razy modlimy się o ewangeliczne życie. Jakie to życie? No to życie według Ewangelii, według tych wskazówek, które daje nam sam Pan Jezus. A w dzisiejszej Ewangelii, w niedzielnej Ewangelii, słyszymy, jak to uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze do Emaus. Spotkali Pana Jezusa, a rozpoznali Go dopiero przy łamaniu chleba. I moi drodzy, Słowo Boże i łamanie chleba, czyli Eucharystia. Zobaczcie dzisiaj, gdzie ja stoję. Stoję w kościele, w prezbiterium, między amboną a ołtarzem. W kościele mamy dwa stoły. Stół Słowa Bożego, to jest ambona, i stół eucharystyczny. I każde dziecko już pewnie wie,
że z tego stołu eucharystycznego spożywamy Komunię Świętą, ciało Pana Jezusa. Ale z tego stołu też chcemy spożywać. Co chcemy spożywać? Co chcemy przyjąć do naszego serca? Czym chcemy żyć? Chcemy żyć Słowem Bożym. Dlatego też, moi drodzy, tak ważny jest ten stół, abyśmy słuchali Pana Jezusa. Abyśmy potrafili wypełniać naszym życiem to, co On do nas kieruje. I następnie od tego stołu, abyśmy przeszli do tego, do ołtarza. Byśmy rozpoznali Pana Jezusa przez łamanie chleba, tak jak uczniowie w Emaus rozpoznali Jezusa, kiedy łamał chleb. My też Go chcemy rozpoznawać w Słowie i w Eucharystii, a więc we mszy świętej. Moi kochani, Słowo Boże pokrzepia, tak jak już mówiliśmy sobie. Bez Słowa Bożego nie mogę powiedzieć, że wiem, co Pan Bóg ode mnie chce, co Pan Bóg ode mnie żąda, jak chce mnie prowadzić przez życie. To właśnie Słowo Boże ma mnie kierować ku Bogu, ma mi pomagać rozwiązywać moje problemy, moje słabości. A więc zachęcam dzisiaj was wszystkich, kochane dzieci, drodzy rodzice, też katecheci, abyście ten tydzień poświęcili czytaniu Słowa Bożego. Byście może poszukali w domu swój ulubiony fragment, może ulubiony fragment całej rodziny Słowa Bożego. Byście codziennie otwierali Pismo Święte. Poszukajcie, gdzie ono jest. Może gdzieś w szufladzie zamknięte. Może gdzieś w szafce. Może je trzeba odkurzyć. Poszukajcie Słowo Boże i czytajcie. Żyjcie Bożym Słowem, bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne. A więc chce nas Pan Bóg przez to Słowo prowadzić. Zobacz, jakbyś dostał dzisiaj list z pieczątką u góry z Watykanu, od papieża Franciszka. Natychmiast, szybko, wszyscy by chcieli wiedzieć, co tam jest w środku, co też papież do nas napisał. A Słowo Boże jest takim listem Pana Boga do ciebie, do twojej rodziny. Otwórzcie ten list, bo Pan Bóg ma dla was wspaniałe wiadomości, które możecie odczytywać każdego dnia. Życzę wam dobrego tygodnia biblijnego. Nie ma konkursu. Moi drodzy, bo zadaniem naszym na ten tydzień jest zagłębienie się w Boże Słowo, jest modlitwa Bożym Słowem, jest życie Bożym Słowem. Nie za jakąś czekoladkę, nie za kredki, ale życie Bożym Słowem z miłości do Boga i drugiego człowieka. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego.